Dwa przymierza według listu do Galacjan. Jezus Chrystus w liście do Galacjan. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który Was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy Was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo Anioł z nieba zwiastował Wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy Wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli Wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmiam Wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem z burboży i niszczyłem go, i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi Syna Swego, abym go zwiastował między poganami? Ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, i przebywałem u niego dni piętnaście, a innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. A osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei. A tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał, i wysławiali Boga za mnie. List do Galacjan cały pierwszy rozdział. Wstęp. Pierwsze pięć wierszy przekazuje Paweł pozdrowienia, których za wyjątkiem pierwszego wiersza listu do Rzymian nie można znaleźć w żadnej innej księdze Biblii i w żadnej innej księdze na świecie. Obejmują one i zawierają całokształt Ewangelii. Gdyby nie było żadnej innej części pisma świętego, treść tych słów wystarczyłaby do zbawienia świata. Jeżeli tę małą cząstkę Pisma Świętego będziemy studiować pilnie, z wielką uwagą i tak wysoce ją cenić, jak gdyby nie było nic innego poza nią, nasza wiara, nadzieja i miłość zostanie ogromnie wzmocniona, a nasza znajomość reszty Pisma Świętego bardzo wzrośnie. Podczas czytania tych wierszy usuńmy Galacjan z pola widzenia, a słowa te przyjmijmy jako głos Boży, skierowany bezpośrednio do każdego z nas. Tak, jak gdyby apostoł mówił to osobiście do nas. Przesłanie. Apostoł oznacza kogoś, kto został posłany. Paweł był apostołem Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który wskrzesił Jezusa z martwych. Bardzo podobał się Bogu. Zaufanie do posłańca opiera się na autorytecie tego, który go posłał i na zaufaniu posłańca do autorytetu i mocy wysyłającego. Paweł wiedział, że został posłany przez Pana i wiedział, że moc Boża jest mocą, która z martwych wzbudza. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 34. To jest to, co Paweł głosił z pełnym autorytetem, słowa, które wypowiadał były przykazaniami Bożymi. Pierwszy list do Koryntian rozdział 14, wiersz 37. Jeżeli w ten sposób czytamy listy apostolskie, czy jakąkolwiek inną pozycję Pisma Świętego, wtedy nie bierzemy pod uwagę żadnych osobistych, uprzedzeń, czy nastawień wobec pisarza. Prawdą jest, że każdy pisarz zachowuje swoją własną osobowość, gdyż Pan Bóg powołuje wielu mężów do wykonania różnej pracy z zachowaniem ich osobowości. Wszystko to jest jednakże Słowem Bożym i nie należy niczego ujmować z autorytetu tego poselstwa na rzecz własnych wyobrażeń, przypuszczeń, uprzedzeń czy wcześniejszego nauczania. Godne zapamiętania jest to, że nie tylko apostoł, lecz każdy w został upoważniony do głoszenia wyroków Słowa Bożego, pierwszy list Piotra rozdział 4 werset 11. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, pojednanym z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, a wszystkim, którzy są pojednani, zostało dane słowo i służba pojednania. Tak więc, w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby samego Boga, jesteśmy Jego przedstawicielami, przez których Pan Bóg, dokładnie tak, jak przez Chrystusa, Wzywa ludzi do pojednania się z Nim, drugi list do Koryntian, rozdział 5, wersety od 17 do 20. To jest wspaniałe upoważnienie, jest ono przeciwne zniechęceniu i wszelkim obawom występującym podczas głoszenia Bożego poselstwa. Przedstawiciele świeckich rządów posiadają autorytet stosowny do mocy króla czy władcy, którego reprezentują. Lecz chrześcijanie reprezentują Króla Królów i Pana Panów. Posłańcy. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Pierwszy list do Koryntian rozdział 12 werset 28. Zapamiętajmy, że wszystkie te dary zostały dane zborowi osobiście przez Boga. Nikt inny nie może ich dać. Człowiek nie może ustanawiać prawdziwych apostołów czy proroków. W świecie bywają pewni ludzie, którzy mówią innym dlaczego nie macie w zborach apostołów i proroków itd. Przy czym gubią z oczu fakt, że Pan Bóg ma ich w swoim zborze, i to aż do dnia dzisiejszego. Mimo, że często pozostają nierozpoznani tak samo, jak to miało miejsce z Urzędem Apostolskim Pawła i wielu innych, których urzędy często stawiano pod znakiem zapytania. Istnieją też społeczności, które uważają, że posiadają te dary. Przeczytawszy, że Pan Bóg ustanowił te dary w zborze, twierdzą, że prawdziwy zbór powinien posiadać apostołów, proroków itd. Stosownie do tego, wybierają niektórych spośród siebie na apostołów, innych na proroków, a jeszcze innych na nauczycieli. Potem wskazując na nich, dowodzą, że są prawdziwym zborem Bożym. Ten fakt jest jednak głównym dowodem na to, że nie są zborem Bożym. Gdyby byli zborem Bożym, Pan Bóg osobiście ustanowiłby wśród nich apostołów i proroków. Tymczasem fakt, że uważali się za upoważnionych do ustanawiania apostołów i proroków świadczy dobitnie o tym, że ich w ogóle nie mają. Wybrany przez Boga, wszelkie nauczanie Ewangelii ma swoje podłoże i swój autorytet w fakcie boskości Chrystusa. Apostołowie i prorocy byli tak przepojeni tą prawdą, że manifestowali to we wszystkich swoich pismach. Już w pierwszych wierszach swego listu, apostoł Paweł oświadcza, że nie jest apostołem wybranym przez ludzi, lecz przez Jezusa Chrystusa, który jest, obrazem Boga niewidzialnego. List do Kolosan rozdział pierwszy, werset piętnasty, odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty, list do Hebrajczyków rozdział pierwszy, werset pierwszy do trzeciego. On był na początku z Bogiem i był Bogiem, zanim zostały stworzone światy. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset pierwszy, rozdział 17, werset 5. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. List do kolosan, rozdział pierwszy, werset 17. Bóg Ojciec i Syn Boży. Jezus Chrystus i Bóg Ojciec, który z martwych wzbudził Chrystusa, są zjednoczeni w równym bycie Ja i Ojciec jedno jesteśmy Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 30. Oboje zasiadają na jednym tronie List do Hebrajczyków, rozdział 1, werset 3, rozdział 8, werset 1, objawienie, rozdział 3, werset 21. Rada pokoju jest pomiędzy nimi. Proroctwo Zachariasza rozdział 6, wersety 12 i 13. Jezus, żyjąc tu na ziemi, był synem Bożym, aczkolwiek według ciała był potomkiem nasienia Dawitowego, lecz dzięki zmartwychwstaniu przez moc Ducha Świętego jego synostwo zostało wszystkim zaprezentowane. List do Rzymian rozdział 1, wersety 3 i 4. Ten list ma ten sam autorytet, co urząd apostolski Pawła, gdyż pochodzi od tego, który ma moc z martwych wzbudzania i od tego, który. Z... Galacja była prowincją w Małej Azji, a nazwana została od Galów, ludu, który pochodził z Galii, to jest dzisiejszej Francji, ci zamieszkiwali Galację. Oni osiedlili się na tym terenie w III wieku przed Chrystusem i na podstawie swojego pochodzenia otrzymali imię Galacjan. Byli oczywiście poganami, a religia ich podobna była do religii druidów, wywodzących się z Brytanii. Apostoł Paweł I głosił im chrześcijaństwo, co zresztą zostało zapisane w działalność apostołów rozdział 16, werset 6 i rozdział 18, werset 23. Do Krainy Galackiej należała także ikonia, listra i derby, które Paweł i Barnaba odwiedzili w czasie swojej pierwszej podróży misyjnej. Pozdrowienie! Zawsze pamiętajmy, że jest to słowo Pańskie i dlatego znaczy więcej niż słowo ludzkie. Pan w rozmowie z nami nie posługuje się gołosłownymi życzeniami. Jego słowo jest konkretne, ono zawiera w sobie to, o czym mówi. Słowo Boże ma w sobie moc twórczą, tutaj mamy przed sobą szczególne zobrazowanie twórczej mocy Słowa. Pan Bóg powiedział, Niech stanie się światłość. I stała się światłość, w ten sposób działo się podczas całego stwarzania. On rzekł, i stało się, tutaj jest napisane łaska i pokój niech będzie z Wami, i tak się dzieje. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. List do Tytusa rozdział drugi werset 11. Pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 27. Stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów: Pokój. Pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, proroctwo Izajasza rozdział 57, werset 19. Pan Bóg posłał łaskę i pokój, i przynosi sprawiedliwość i zbawienie wszystkim ludziom, także Tobie i mnie, bez względu na to kim jesteśmy. Kiedy czytasz trzeci wiersz pierwszego rozdziału listu do Galacjan, nie traktuj go jako swego rodzaju zwrot grzecznościowy, jako ogólnie przyjęte powitanie którym rozpoczyna lub otwiera się wiele wystąpień, lecz jako twórcze słowo, które przynosi Tobie osobiście wszelkie, przerastające Twoje zrozumienie błogosławieństwa pokoju Bożego. Jest dla nas tym samym słowem, które Jezus wypowiedział do niewiasty, odpuszczone są grzechy Twoje, idź w pokoju, Ewangelia Łukasza, rozdział 7, wersety 48-50. Jest Ci dany pokój, dlatego niechaj, pokój Boży napełni Wasze serca. Łaska Chrystusa, łaska i pokój przychodzi od Chrystusa, który sam oddał się za nasze grzechy. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego, list do Efezjan rozdział 4, werset 7. Lecz ta łaska jest łaską w Chrystusie Jezusie, drugi list do Tymoteusza rozdział drugi, werset pierwszy. Został z martwych wzbudzony. Kościół w Galacji. Na tej podstawie wiemy, że Chrystus został dany każdemu z nas. Już sam fakt, że człowiek żyje jest dowodem, że został mu dany Chrystus, a ponieważ Chrystus jest życiem, a to życie jest światłością dla człowieka. To ta światłość życia oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, Ewangelia Jana rozdział 1, wersety 4 i 9, rozdział 14, werset 6. W Chrystusie zawarte są wszystkie rzeczy, i z tego powodu Pan Bóg, nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. List do Rzymian rozdział 8, werset 32. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy, werset 3 Całe uniwersum zostało nam ofiarowane w Chrystusie, dla przezwyciężenia grzechu została nam dana do dyspozycji pełnia Jego mocy. Dla Boga, wartość każdej duszy jest tak wielka, jak całe stworzenie. Chrystus przez łaskę Bożą poniósł śmierć za wszystkich. List do Hebrajczyków rozdział 2 werset 9. Także każdy człowiek w świecie otrzymał ów niewysłowiony dar. Drugi list do Koryntian rozdział 9 werset 15. Lecz inaczej przedstawia się sprawa z darem łaski niż z przewinieniem. Jeżeli bowiem przewinienie jednego człowieka pociągnęło za sobą śmierć wszystkich innych, to o ileż bardziej obficie spłynęła na wszystkich ludzi łaska Boża i dar łaskawie udzielony przez tego jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Jak wtedy przez przewinienie jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przychodzi przez sprawiedliwość jednego dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie, dające życie, list do Rzymian rozdział 5, wersety 15 i 18. Czy Chrystus jest rozdzielony? Pytaniom, czy Chrystus jest rozdzielony? Czy Paweł za Was został ukrzyżowany? Pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, werset trzynasty, można kategorycznie zaprzeczyć. W rzeczywistości, Chrystus został dany każdemu człowiekowi, każda osoba otrzymuje jego pełnię. Miłość Boża objęła cały świat, jest ona jednak ukierunkowana na każdego indywidualnie. Miłość matki nie jest podzielona pośród jej dzieci, gdyż każde z nich jest obiektem pełnej jej miłości. O ileż poważniej odnosi się to do Boga, którego miłość jest znacznie doskonalsza od miłości jakiejkolwiek matki, czy od miłości w ogóle Proroctwo Izajasza, rozdział 49, werset 15. Chrystus jest światłem świata, słońcem sprawiedliwości. Jednak to światło nie jest rozdzielone pomiędzy poszczególnych ludzi. Gdy jakieś pomieszczenie zapełnione tłumem ludzi jest oświetlone jasnym światłem, każdy z obecnych otrzymuje pełnię tego światła, i to dokładnie tyle samo, ile otrzymałby go, gdyby tylko sam w tym pomieszczeniu przebywał. W podobny sposób życie Chrystusa oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, i Chrystus zamieszkuje w całej swojej pełni. Posiej jedno ziarenko, a otrzymasz wiele ziarenek. Każde z nich ma w sobie tyle samo życia, ile było w posianym przez ciebie ziarnie. Tak samo jest z Chrystusem, tym prawdziwym nasieniem, z którego wywodzi się wszystko, co wartościowe, gdyż On daje pełnię swojego życia. Nasze grzechy, Chrystus, Oddał samego siebie za nasze grzechy. Wiersz ten poświadcza, że on odkupił grzechy i zapłacił za nie odpowiednią cenę. To jest proste przedstawienie tego faktu. Można to ująć także słowami często spotykanymi przy zakupach, ile za to dałeś, lub ile za to możesz dać? Kiedy słyszymy kogoś mówiącego, że tyle i tyle dał za jakąś rzecz, to czego się dowiadujemy? że ta rzecz należy do Niego, bo ją kupił. Zatem, jeżeli Duch Święty mówi nam, że Chrystus oddał samego siebie za nasze grzechy, to czego możemy być wówczas pewni? Tego, że nasze grzechy zostały odkupione i że należą już do Niego, a nie do nas. One nie należą już więcej do nas i my nie mamy do nich prawa. Za każdym razem, gdy zgrzeszymy, okradamy Pana, bo musimy pamiętać, że Chrystus odkupił nie tylko jeden konkretny grzech, którego się dopuściliśmy w przeszłości, lecz odkupił grzechy, które są w nas i które nadal się pojawiają. W tej wierze zawarta jest sprawiedliwość. Wykupiciel. Przez to, że Jezus odkupił nasze grzechy, wybawił nas od samych siebie. Nasze grzechy są częścią nas samych, czy nasze grzechy są tylko częścią naszego ja? Nie, one całkowicie wypełniły naszą osobowość, gdyż nasze przyrodzone życie jest niczym innym, jak tylko grzechem. Tylko na tej podstawie Chrystus odkupił nasze grzechy, że odkupił nas razem z nimi. To, że tak jest, potwierdza wiele jasnych wypowiedzi. Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, list do tytusa rozdział 2, werset 14 nie należycie już do siebie samych, wykupieni jesteście za wielką cenę. Pierwszy list do Koryntian rozdział 6, werset 19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa. Jako baranka niewinnego i nieskalanego, pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, wersety osiemnasty i dziewiętnasty. Pan przyjmuje, jakże często słyszy się pracowników Ewangelii mówiących, jestem tak grzeszny, że boję się, czy Pan mnie przyjmie. Również osoby uważające się za długoletnich chrześcijan narzekają często, chciałbym być pewny tego, że jestem przyjęty przez Boga. Pan Bóg nie dał jednak żadnego powodu do tego rodzaju wątpliwości. Problem przyjęcia nas przez Boga jest raz na zawsze wyjaśniony tym, cośmy powyżej czytali. Chrystus wykupił nas razem z naszymi grzechami i zapłacił za to odpowiednią cenę. Uświadamia nam to, że On nas przyjął. Po co ktoś idzie do sklepu? Bo chce kupić i mieć jakiś towar. Jeżeli ktoś za niego zapłacił, wówczas sprzedawca nie troszczy się wcale o to, czy klient go przyjmie. W sercu każdego wierzącego. Sprzedawca wie, że jego powinnością jest jak najszybsze dostarczenie tego towaru klientowi. Jeżeli tego nie uczyni, będzie oszustem. Klient nie powie, dobrze, ja wypełniłem swoją powinność, a jeżeli on nie chce wypełnić swojej, to trudno, nic się nie stało. Jeżeli chce, niech sobie zatrzyma ten towar. Tak się nie stanie. Klient powie, dlaczego nie dostarczyłeś mi tego, co wykupiłem i do mnie prawnie należy? Podejmie zdecydowane kroki, aby odebrać swoją własność. Podobnie Jezusowi nie jest obojętne, czy mu się oddamy, czy nie. Z niezmierną tęsknotą ogląda się za duszami, które odkupił własną krwią. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Łukasza rozdział 19, werset 10. Pan Bóg wybrał nas przed założeniem świata i przeznaczył nas dla siebie. List do Efezjan rozdział 1, wersety 4-6. Zły świat, Chrystus, wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata. On chce odebrać od nas to, co odkupił, czyli naszą grzeszność. To czyniąc, uwalnia nas od obecnego złego świata, pokazuje nam, że ten obecny zły świat jest niczym innym, jak naszą grzeszną osobowością. To jest porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, pierwszy list Jana rozdział drugi werset szesnasty. Osobiście sami czynimy wszelkie zło, które jest na świecie. To człowiek uczynił świat złym. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. List do Rzymian, rozdział 5, werset 12. Nie wolno nam zrzucać winy na kogokolwiek, sami jesteśmy winni wszelkiego zła, które szkodzi nam samym. Opowiem historię o pewnym człowieku, który posiadał bardzo wybuchowy, grzeszny temperament. Często bywał skory do gniewu, czym obwiniał wszystkich ludzi, z którymi żył, uważał, że to oni pobudzają go do gniewu. Twierdził, że nikt nie potrafiłby wśród takich ludzi jak oni postępować właściwie. W tej sytuacji podjął decyzję, jaką zresztą wielu już podjęło, opuścić świat. I stać się pustelnikiem. Żył z dala od ludzi, zamieszkanie obierając sobie pieczarę w lesie. Wstawszy rankiem, zabrał dzbanek, aby nabrać na śniadanie wody z pobliskiego strumyka. Skała, na której postawił dzbanek z wodą, była śliska i dzbanek wywrócił się. Ponownie nabrał wody i postawił go na niej. Jednak dzbanek znów się wywrócił. Z narastającą irytacją stawiał go dwu- lub trzykrotnie. Jednak za każdym razem dzbanek wywracał się. W końcu cierpliwość pustelnika wyczerpała się i ze złością wykrzyknął: Zobaczymy, czy będziesz stać, czy nie. Podniósł dzbanek i postawił go z taką siłą, i złością, że rozleciał się na kawałki. A że w pobliżu nie było nikogo, kogo mógłby obwinić za ten wybuch gniewu, zrozumiał, że to nie otaczający świat pobudza go do złości, ale świat wewnątrz niego powoduje, że grzeszy. Bez wątpienia wielu z Was, w świetle tej historii, może przypomnieć sobie podobne, osobiste przeżycia. Luther, zamykając się w mniejszej celi, aby odłączyć się od świata, stwierdził, że w tym odosobnieniu grzechy prześladują go bardziej niż gdziekolwiek indziej. Gdziekolwiek byśmy nie poszli, zawsze zabieramy ze sobą świat. Mamy go w sercu i na naszych barkach, jest to przytłaczający nas ogromny ciężar. Stwierdzamy, że kiedy chcemy czynić dobrze, trzyma się nas złe, list do Rzymian rozdział 7 werset 21. Ten teraźniejszy zły świat stale jest w nas obecny, aż pełni rezygnacji wykrzykujemy, nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Także Chrystus największe swoje pokusy cierpiał w samotności na puszczy, z dala od ludzkich zabudowań. Wszystko to uczy nas, że Bóg nie wymaga, abyśmy żyli jak mnisi czy pustelnicy. Lud Boży jest solą ziemi, a sól. Bez względu na to, jak byłaby dobra, jest bez wartości, gdy pozostaje zamknięta w naczyniu, musi być zmieszana z tym, co ma być zachowane, zakonserwowane. Wolność to, co Bóg obiecał, potrafi wykonać. On potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy list do Efezjan rozdział 3, werset 20. On ma moc uchronić was od upadku i postawić was bez wszelkiej skazy przed obliczem swojej chwały w triumfie. List Judy, werset 24. On oddał samego siebie za nasze grzechy, aby mógł nas od nich uwolnić, nie umarł nadaremnie. Wyzwolenie należy do nas. Chrystus został posłany, aby otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Proroctwo Izajasza, rozdział 42, werset 7. Stosownie do tego, wzywa więźniów do wolności. Tym, którzy są zniewoleni, ogłosił, że bramy więzienia są otwarte. Proroctwo Izajasza, rozdział 61, werset 1. Wszystkim więźniom powiedział: Wyjdźcie. Proroctwo Izajasza, rozdział 49, werset 9. Każda dusza może powiedzieć, jeżeli chce, o Panie, Jam sługa Twój, Jam sługa Twój, syn służebnicy Twojej, rozwiązałeś pęta moje, Psalm 116, werset 16. To jest prawdą, bez względu na to, czy wierzymy temu, czy też nie. Jesteśmy sługami Pana, choćbyśmy temu uparcie zaprzeczali. Przecież on nas odkupił, a przez to, że nas odkupił, rozerwał wszelkie krępujące nas więzy, które nie pozwalały nam, abyśmy mogli jemu służyć. Jeżeli tylko wierzymy, mamy zwycięstwo, które zwyciężyło świat. Pierwszy List Jana, rozdział 5, werset 4, Ewangelia Jana, rozdział 16, werset 33. Poselstwo do nas brzmi, nasza niewola, dopełniła się. A nasza wina została odpuszczona, proroctwo Izajasza, rozdział 40, werset drugi. Wobec tego widząc, że Pan daje nam zwycięstwo, możemy o tym tak głośno krzyczeć, jak Izrael pod murami Jerycha. Pan Bóg nawiedził lud swój i wyzwolił go, Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy, werset 68. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, list do Rzymian rozdział 11, werset 26. Niech będą dzięki składane Bogu, który dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyż Jezus do krzyża nie przybił mych win? Nie wątpij już więcej, lecz wiesz, więc spójrz na Jezusa i wierzę się zbliż, o przyjdź i dar łaski dziś bierz. Wola naszego Boga i Ojca, nasze uświęcenie. To całkowite wyzwolenie dzieje się za wolą naszego Boga i Ojca, a wolą Bożą jest, nasze uświęcenie. Pierwszy list do Tesaloniczan rozdział czwarty, werset trzeci. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pierwszy list do Tymoteusza rozdział drugi, werset czwarty. A on, sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. List do Efezjan, rozdział pierwszy, werset jedenasty. Jak, jak chcesz głosić to powszechne wybawienie? Mamy uczyć tego, czego uczy słowo Boże, to jest, że objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. List do Tytusa, rozdział drugi, werset jedenasty. Pan Bóg, wypracował i dał zbawienie każdemu człowiekowi, jednak większość pogardziła nim i odrzuciła je. Sąd Boży objawi fakt zupełnego i pełnego zbawienia danego każdemu człowiekowi oraz fakt rozmyślnego pogardzenia i odrzucenia prawa dziedzictwa, które każdy mógł posiąść. W ten sposób zamknięte zostaną wszelkie usta. Dlatego wola Boża jest czymś, czym powinniśmy się cieszyć, a nie czymś, co musi się przyjąć ze skrzywieniem ust i do czego trzeba się zastosować. A chociaż związane jest z nią cierpienie, służy ono dla naszego dobra i przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. List do Rzymian rozdział 8, werset 28. Drugi list do Koryntian rozdział 4, werset 17. W zakonie została objawiona jego wola. List do Rzymian rozdział 2, werset 18. I my, dociekając jej, powinniśmy powiedzieć za Chrystusem: Pragnę czynić wolę Twoją, Boże Mój. Psalm 40, werset 8. Tu znajdujemy pocieszenie wypływające ze znajomości woli Bożej. Pan pragnie naszego wyzwolenia z niewoli Grzechu. Możemy więc z największym zaufaniem i wdzięcznością o nie prosić, gdyż na tym opiera się nasza niezachwiana ufność, którą w nim pokładamy, jeżeli o coś prosimy zgodnie z wolą jego, wysłucha nas. A jeżeli wiemy, że wysłuchuje wszystkich próśb naszych, to wiemy również, że z pewnością otrzymamy to, o cośmy go prosili, pierwszy list Jana rozdział 5, wersety 14 i 15. Jakaż błogosławiona pewność! Módlmy się stale z radosnym i pokornym sercem, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Bóg jest chwałą. Według tekstu źródłowego, Bóg jest chwałą, a nie jak to zostało przetłumaczone w powszechnie znanych tłumaczeniach, że po prostu należy mu oddawać chwałę. Wszelka chwała należy się Bogu bez względu na to, czy człowiek zgadza się z tym, czy nie. Oddawanie mu chwały jest nie tylko czymś, co należy mu oddać, lecz jest czymś, co musimy uznać za fakt. Oddajemy mu chwałę przez uznanie, że on jest mocą. On nas uczynił, a nie my samych siebie. Psalm setny, werset trzeci. Moc i chwała to jedno i to samo. Dowiadujemy się o tym z listu do Efezjan, rozdział pierwszy, wersety 19 i 20, gdzie zostało powiedziane. Nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, która z martwych wzbudziła Chrystusa, a także z listu do Rzymian rozdział 6 werset 4, gdzie dowiadujemy się, że Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca. O tym samym jest mowa przy okazji cudu przemienienia wody w wino, który został dokonany przez Chrystusa mocą Bożą, a przez jego dokonanie objawił chwałę swoją, Ewangelia Jana rozdział 2, werset 11. Jeżeli mówimy, że Pan Bóg jest chwałą, oświadczamy tym samym, że wszelka moc pochodzi od Niego. Nie możemy zbawić samych siebie, gdyż nie posiadamy ku temu żadnej mocy. Jednakże Bóg jest wszechmogący, on może nas zbawić, co też czyni. Kiedy przyznajemy, że wszelka chwała należy się Bogu, wówczas nie oznacza to, że przechwalamy się, jakoby Pan Bóg był chwalony w nas. Tak niechaj światłość wasza świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwałę dali Ojcu waszemu, który jest w niebiesiech. Ewangelia Mateusza rozdział 5, werset 16. Ostatnie głoszenie, wiecznej Ewangelii, zapowiadającej godzinę sądu, kładzie nacisk na wezwanie, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, pamiętając przy tym, że mamy się, kłaniać temu, który stworzył niebo i ziemię, morza i źródła wód, objawienie rozdział 16 wersety 6 i 7. Z tego widzimy, że list do Galacjan, mówiący, oddajcie Mu chwałę, jest uwypukleniem wiecznej Ewangelii i zdecydowanie podkreśla poselstwo na dni ostateczne. Studiujmy Go i zważajmy na Niego, abyśmy byli pomocni w przyspieszeniu czasu, w którym Ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak może wodami jest wypełnione proroctwo Habakuka, rozdział drugi, werset 14. Ratowanie człowieka. Pilność i prędkość, z jaką apostoł wgłębia się bezpośrednio w sedno zaistniałego problemu i wysuwa go w tym liście na pierwszy plan, wskazuje nam, jak istotny jest ów problem. Duch apostoła musiał być bardzo rozpalony, skoro chwytając za pióro, pisał tak szybko, jak tylko potrafił, w trosce o uratowanie dusz, których brzemiona nosił na swoim sercu. Powołanie do społeczności. Wierny jest Bóg który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego, pierwszy list do Koryntian rozdział pierwszy werset dziewiąty. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie, pierwszy list Piotra rozdział piąty werset dziesiąty. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła, dzieje apostołów, rozdział 2, werset 39. Ci, którzy są blisko i ci, którzy są z daleka, wszyscy są w świecie i wszystkich wzywa Bóg. Niestety nie wszyscy odpowiadają na Jego wezwanie. A sam Bóg pokoju niechaj Was w zupełności poświęci, a cały Duch Wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który Was powołuje, On też tego dokona, pierwszy list do Tesaloniczan rozdział 5 wersety 23 i 24, Odłączenie od Boga. Bracia z Galacji oddzielili się jednak od tego, który ich powołał. Wiedząc, że sam łaskawy Bóg powołuje ludzi, stanęli wobec faktu odłączenia się od niego. Na tym przykładzie widzimy, jak poważna sprawa wpłynęła na napisanie tego listu. Bracia Pawła znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a nie mając czasu naprawienie im komplementów, od razu przystępuje do sedna sprawy tak, aby jasno i zdecydowanie przedstawić im najlepszą drogę wyjścia. Należy zwrócić baczną uwagę na specyficzny sposób rozumowania, jaki może się nam nasunąć, mianowicie taki, że Paweł utożsamiał się z tym, który powołał braci z Galacji, którzy się od niego odłączyli. Niewielka uwaga powinna przekonać każdego, że jest to pojęcie błędne. Po pierwsze, zwróć uwagę na ważny fakt, o którym już mówiliśmy wyżej, że to sam Bóg powołuje ludzi. Przypomnij sobie, jak Paweł osobiście powiedział, że kiedy ludzie będą chcieli pociągnąć za sobą uczniów, to rezultatem takiego postępowania będzie odstępstwo, dzieje Apostołów rozdział 20, werset 30. On, jako sługa Chrystusa, byłby ostatnim, który chciałby przyciągać ludzi do siebie. Prawdą jest, że Pan Bóg potrzebuje swoich przedstawicieli i Paweł był jednym z nich. Zadaniem ich było przyprowadzanie ludzi do Boga, to jednak w najmniejszym stopniu nie podważa zasady, że to Pan jest tym, który powołuje. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa, a Pan Bóg jest tym, który teraz, w miejsce Chrystusa, posługuje się w celu pojednania z sobą ludzi. Może być wiele ust, ale z każdych wydobywa się tylko jeden głos. W sprawach zbawienia, układy z ludźmi, jak też ich brak, są nieistotne. Łączność z Bogiem ma jednak życiowo doniosłe znaczenie. Wielu uważa, że jeżeli są dobrymi członkami takiego czy innego zboru, mogą czuć się bezpieczni. Lecz jedyną rzeczą, która ma rzeczywiste znaczenie, jest odpowiedź na pytanie, czy jestem złączony z Bogiem i czy postępuję zgodnie z Jego prawdą? Jeżeli ktoś jest złączony z Panem, szybko znajdzie swoje miejsce wśród ludu Bożego, gdyż ci, którzy nie są ludem Bożym, nie ścierpią dłużej wśród siebie nikogo, kto gorliwie polega na Bogu, proroctwo Izajasza rozdział 66 werset 5.

Kiedy Barnaba przyszedł do Antiochii, napominał braci, aby całym sercem trwali przy Panu. Dzieje Apostołów rozdział 11, wersety 22 i 23. To było wszystko, co było konieczne. Jeżeli i my będziemy to czynić, na pewno znajdziemy się wśród jedynego, prawdziwego ludu Bożego. Bez Boga ci, którzy byli oddzieleni od Boga, byli bez Boga w świecie. I to dokładnie tak daleko, jak daleko od niego odeszli. Lecz ci, którzy znaleźli się w takim stanie, są poganami, list do Efezjan, rozdział 2, wersety 11 i 12. Dlatego oczywistą sprawą jest to, że bracia w Galacji ponownie popadli w pogaństwo. Nie może też być inaczej. Jeżeli chrześcijanin zatraci łączność z Bogiem, nieuchronnie wraca z powrotem, często nieświadomie, do starego sposobu bycia, z którego z trudem może zostać wybawiony. Każdy powracający na złą drogę, przejmie z powrotem stare nawyki, przez które został uprzednio zniewolony. Nie ma bardziej beznadziejnego stanu na Ziemi, jak życie bez Boga. Inna Ewangelia. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Rzymian 1, 16. Pan Bóg jest mocą, a najmniejsze nawet odłączenie od Niego jest równoznaczne z odłączeniem się od Ewangelii Chrystusa, która jest mocą Bożą. Nic, co nie daje zbawienia, nie może być nazwane Ewangelią. To, co nie daje poza śmiercią niczego innego, nie może być nazwane Ewangelią. Ewangelia jest również nazwana dobrą nowiną, radosną wieścią, a zapowiedź śmierci nie przystaje do tego określenia. Dlatego też, przedstawianie fałszywej nauki jako Ewangelii jest zwiedzeniem z prawej drogi życia, nie można zwieść człowieka inaczej. Stąd oczywistą sprawą jest to, iż Galacjanie zostali odprowadzeni od Boga, gdyż obiecano im życie i zbawienie przez moc, która nie była mocą Bożą lecz ich własną. Ta, inna Ewangelia, była wyłącznie pochodzenia ludzkiego. Należy wobec tego postawić pytanie, która Ewangelia jest prawdziwą? Czy ta, którą głosił Paweł, czy też ta, którą przedstawiali inni ludzie? Z tego wynika jasno, że list do Galacjan jest dobitnym zobrazowaniem prawdziwej Ewangelii, zdecydowanie odróżniającym ją od każdej fałszywej. Żadnej innej ewangelii, tak jak Jezus Chrystus jest jedyną mocą Bożą i jak nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, tak samo istnieje tylko jedna ewangelia. Moc należy do Boga. Psalm 62, od 9 do 11. Okłamywanie nie ma sensu, maska nie określa człowieka. Tak samo ma się rzecz z tą inną Ewangelią, przez którą bracia z Galacji zostali zwiedzeni. Była to jedynie Ewangelia wypaczona, podrobiona i upozorowana, była wszystkim innym, poza prawdziwą Ewangelią. Nadziwić się nie mogę, że tak szybko dajecie odwieść się, aby przejść do innej Ewangelii. A w rzeczy samej nie ma innej Ewangelii, Galacjan 1, od 6 do 7. Skoro obecnie nie ma innej ewangelii, nie mogło jej też być w żadnym innym czasie, gdyż Pan Bóg się nie zmienia. Dlatego ewangelia, którą głosił Paweł Galacjanom, jak i Koryntianom, to ewangelia, którą jest Jezus Chrystus i to ukrzyżowany, a ta głoszona już była przez Enocha, Noego, Abrahama, Mojżesza i Izajasza, gdyż o nim to świadczą wszyscy. Iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. Dzieje Apostolskie 10,43. Przeklęty. I jeśli znalazłby się ktoś, mniejsza o to, kto by to był, my sami, czy jakiś anioł z nieba, który głosiłby inną Ewangelię niż tę, którą głosił Paweł, niech będzie przeklęty. Nie zostały tu przedstawione dwa różne wzorce, prawdziwy i fałszywy. To, co przynosi nam dzisiaj przekleństwo, przyniosło taki sam rezultat przed sześcioma tysiącami lat. Musimy zatem stwierdzić, iż droga zbawienia w każdym wieku była zawsze taka sama. Ta sama Ewangelia była głoszona przez aniołów Abrahamowi, Galacjan 3, 8, i tak samo głosili ją prorocy, 1 Piotra 1 od 11 do 12. Gdyby jednak ich Ewangelia różniła się od tej, którą głosił Paweł, wówczas to oni byliby przeklęci. Dlaczego ktoś ma być przeklęty z powodu głoszenia innej Ewangelii? Dlatego, że staje się narzędziem, za pomocą którego łączy innych z tym przekleństwem, naginając ich zaufanie do własnej Ewangelii, która wydaje się im mocą, a w rzeczywistości jest niczym. Gdy tylko Galacjanie odwrócili się od Boga, stało się oczywistym, że w celu uzyskania zbawienia ich ufność będzie musiała zwrócić się ku sile ludzkiej, ich własnej sile. Ponieważ żaden człowiek nie może zbawić drugiego człowieka, Psalm 49, od 6 do 7, dlatego też napisane jest, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jeremiasza 17, 5. Ten, który doprowadza ludzi do przekleństwa, siłą faktu, sam też musi być przeklęty. Przeklęty, który zwodzi ślepego z drogi, aby błądził. 5 Mojżeszowa 27, 18. Jeżeli tak się ma sprawa z tym, który ślepego fizycznie wprowadza w błąd, jakże poważniejsze zastosowanie ma ów wyrok wobec tego, kto błądzącą duszę sprowadza na drogę wiecznej zagłady. Cóż może być bardziej odrażającego od zwodzenia człowieka fałszywą nadzieją na zbawienie i zalecanie mu czegoś, co w żadnym wypadku nie może go uratować? Jest to kierowanie ludzi do budowania swoich domów na piasku. Z pełnym przekonaniem apostoł powtarza tę klątwę. Tutaj ponownie widzimy ciężar gatunkowy tej sytuacji, z powodu której został napisany omawiany list. Anioł z nieba Czy może w ogóle zajść takie niebezpieczeństwo lub taka możliwość, aby anioł z nieba mógł głosić Ewangelię różniącą się od prawdziwej? Jak najbardziej, aczkolwiek niekoniecznie musi to być anioł, który właśnie przyszedł z nieba. W Biblii czytamy o aniołach, którzy zgrzeszyli, 2 Piotra 2, 4, którzy nie ustrzegli swej książęcej godności, lecz opuścili swe mieszkanie, Judy 6, a mieszkaniem, z którego zostali wyrzuceni było niebo, objawienie 12, od 7 do 9. Wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać Sług Sprawiedliwości. 2 Koryntian 11, od 14 do 15. To są ci, którzy przyznają się do kontaktów z duszami zmarłych i przynoszą nam od nich najnowsze poselstwo, a przecież zmarli o niczym nie wiedzą, i nieustannie głoszą Ewangelię różniącą się od Ewangelii Jezusa Chrystusa. Trzymaj się z daleka od nich! Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, 1 Jana 4, 1. Do zakonu raczej i do świadectwa, ale jeśli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którym nie masz żadnej zorzy, Izajasz 8,20. Nikt nie zostanie zwiedziony tak długo, jak długo opierać się będzie na Słowie Bożym. Nie. Niemożliwością jest, aby zostać oszukanym, jeżeli właściwie ceni się Słowo Boże. Ono jest światłem na drodze, nie starajcie się przypodobać ludziom, jest rzeczą ustaloną już przez teologów Kościoła, że zbory w III wieku zostały przesiąknięte pogaństwem, i mimo reformacji, pozostało w nich wiele z pogaństwa. Niestety było to rezultatem chęci przypodobania się ludziom. Biskupi sądzili, że przez złagodzenie zdecydowanych zasad ewangelii pokonają wpływ pogaństwa. Pójście na ustępstwa spowodowało ruinę zboru. Samouwielbienie zawsze jest punktem wyjściowym w celu zjednywania sobie względów ludzi. Chęć przypodobania się ludziom zawsze prowadzi do samolubstwa. Biskupi, często bezwiednie, chcieli pociągnąć za sobą uczniów, dzieje apostolskie 20. 30. Aby uzyskać uznanie wśród ludu, musieli pójść na kompromis, wypaczając prawdę. I właśnie to miało miejsce w zborze galackim. Ludzie wypaczyli Ewangelię Chrystusa. Apostoł Paweł do nich jednak nie należał. On dążył tylko do uwielbiania Boga, a nie człowieka. Był sługą Bożym i wiedział, że tylko Bóg jest godny uwielbiania. Kto uwielbia człowieka jest sługą ludzi, a nie Boga. Ta zasada ma zastosowanie na każdym etapie służby. Służący czy sprzedawca, który pracuje, aby przypodobać się ludziom, nie będzie wiernym sługą, nie będzie nim również wówczas, gdy dobre uczynki będzie wykonywał tylko wtedy, gdy będzie przez nich widziany, a gdy nie będzie obserwowany przez swego pracodawcę, będzie pracował powierzchownie i niedbale. Dlatego Paweł napomina nas, słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla pana, a nie dla ludzi. Kolosan 3, od 22 do 24. Kto nie będzie się troszczył o nic więcej, jak tylko o to, aby służyć Bogu i jemu oddać chwałę, ten będzie także wykonywał najlepszą służbę dla bliźnich. Służba ta powinna wywierać na ludziach najlepsze wrażenie, szczególnie na pracownikach Chrystusa. Tutaj pojawia się jednak tendencja dostępienia ostrza prawdy, że stojąc zdecydowanie po stronie właściwych przekonań, utraci się względy niektórych bogatych i wpływowych ludzi. Jakże wielu przytłumiło swoje przekonania w obawie przed utratą stanowiska lub pieniędzy. Niechaj każdy z nas zapamięta, że, szukając czci u ludzi, nie będzie sługą Chrystusa. Proszę jednak nie myśleć, że możemy być hardzi i nietaktowni. To nie oznacza, że kogoś mamy gorszyć. Pan Bóg jest dobry dla wszystkich. On jest przyjaźnie nastawiony do niewdzięcznych i niepoświęconych. Jezus obchodził krainy, aby czynić dobrze, niosąc słowa pokrzepienia i miłości. Mamy być, rybakami ludzi, posiadając delikatny sposób bycia. Naszym przywilejem jest zdobywanie dusz dla Pana, musimy więc ukazywać tylko przyciągającą miłość ukrzyżowanego Chrystusa. Służymy Chrystusowi przez to, że pozwalamy Jego duchowi, aby nas kontrolował. Kto najlepiej umie nosić jego łagodne jarzmo, ten mu służy najlepiej. Nie przez ludzi. Zwróć uwagę, że ten list kładzie nacisk na fakt, iż Ewangelia pochodzi od Boga, a nie od ludzi. W pierwszym wierszu apostoł stwierdza, że nie jest posłany od ludzi i że nie reprezentuje któregokolwiek człowieka. Ponownie podkreśla, że zależy mu jedynie na tym, aby podobać się Chrystusowi, a nie człowiekowi. Widać z tego bardzo wyraźnie, że poselstwo, jakie głosił, w całości było pochodzenia niebiańskiego. Ze względu na swe urodzenie i wychowanie był wrogiem Ewangelii, lecz gdy się nawrócił, stał się głosem pochodzącym z nieba. Czytaj o jego nawróceniu w dzieje apostolskie 9, od 1 do 22, 22, od 3 do 16, 26, od 9 do 20. Pan objawił mu się osobiście w drodze, gdy nieustannie prześladował i mordował święte dzieci Boże. Nie ma dwóch osób, które miałyby te same doświadczenia podczas swego nawrócenia, generalne jednak zasady nawrócenia są u wszystkich takie same. W konsekwencji każda osoba musi się nawrócić tak, jak Paweł. Rzadko owo przeżycie będzie tak zaskakujące, jednakże, jeżeli będzie prawdziwe, musi zostać potwierdzone przez niebo z taką pewnością, jak u Pawła. A wszyscy synowie twoi będą wyuczeni od Pana, Izajasz 54, 13. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Jana 6. 45. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w Was i nie potrzebujecie, aby Was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie jego poucza Was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak Was nauczyło, tak w nim trwajcie. 1 Jana 2, 27. Lecz nie popełnijcie błędu, sądząc, że to koniecznie wyklucza udział ludzkiego narzędzia w głoszeniu Ewangelii. Gdyby tak było, wówczas apostoł przekląłby samego siebie, gdyż on był głosicielem Ewangelii. Bóg ustanowił w kościele apostołów, nauczycieli, i tym podobne. 1 Koryntian 12, 28. Jednakże w nich wszystkich musi działać duch święty, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Jana 3, 34. Dlatego też nie ma znaczenia od kogo po raz pierwszy usłyszy się prawdę, należy ją przyjąć jako prawdę przychodzącą bezpośrednio z nieba. Duch Święty upoważnia tych, którzy chcą pełnić wolę Bożą do przekazania prawdy, a ci, którzy ją usłyszą, przyjmą ją nie na podstawie autorytetu człowieka, przez którego do nich dotarła, lecz na podstawie autorytetu prawdy Bożej. Prawdy, którą wyznajemy i której nauczamy, musimy być tak pewni, jak pewny jej był apostoł Paweł. Lecz jeżeli ktoś cytuje wielce uznanego kaznodzieje lub doktora teologii po to, aby obronić swoje przekonania lub przydać im większej ważności przed ludźmi, których chce nawrócić, wówczas możesz być pewny, że on sam nie pojmuje prawdy, którą wyznaje. To może być prawda, jednak on sam nie wie, że tak jest w istocie rzeczy. Każdy ma przywilej poznania prawdy, Jana 8, od 31 do 32. O ile ktoś otrzyma prawdę bezpośrednio od Boga, wówczas tysiące tysięcy wielkich imion nie przydadzą jej autorytetu. Żaden najbardziej nawet uznany człowiek w świecie, stanąwszy w opozycji wobec prawdy, w najmniejszym stopniu nie jest w stanie podważyć zaufania do niej. Wielka to rzecz budować na skalę. Objawienie Jezusa Chrystusa. Zwróć uwagę, że nie jest to po prostu objawienie o Jezusie Chrystusie, lecz objawienie Jezusa Chrystusa. Nie chodziło tu o to, co Chrystus powiedział Pawłowi, lecz o to, że Chrystus osobiście objawił mu samego siebie oraz to, że w nim jest prawda i on jest prawdą. Takie jest tego znaczenie, a możemy to dostrzec w wierszu 16, gdzie czytamy: aby objawił Syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami. Tajemnicą Ewangelii jest Chrystus w wierzącym. Ona nadzieja chwały. Kolosan 1 od 25 do 27. Duch Święty jest osobistym przedstawicielem Chrystusa, On go posłał, aby na wieki mógł w nas zamieszkać. Ducha prawdy, którego świat otrzymać nie może, ponieważ go ani widzi, ani zna. Wy go znacie, mówi Chrystus, bo pozostaje przy Was i będzie w Was, Jana 14, od 16 do 17. Tylko w ten sposób prawda Boża może być poznana i przekazywana. Chrystus nie jest daleko od nas i nie przedstawia nam swoich zasad tylko po to, abyśmy je naśladowali. On osobiście odbija się w nas, bierze nas w swoje posiadanie na tyle, na ile mu się poddajemy, objawiając swoje życie w naszym śmiertelnym ciele. 2 Koryntian 4, 11. Bez tego oświecającego nas światła nie może być głoszona Ewangelia. Zwróć uwagę, że Jezus dlatego był objawiony w Pawle, aby Paweł mógł go głosić wśród pogan. On nie miał mówić o Chrystusie, lecz głosić przedstawiając samego Chrystusa. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. 2 Koryntian 4, 5 Pan Bóg oczekuje i pragnie, objawić Chrystusa w każdym człowieku. Czytamy o ludziach, którzy, przez nieprawość tłumią prawdę, mimo iż to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Rzymian 1, od 18 do 20. Chrystus jest prawdą. Jana 14, 6, Mocą Bożą. 1 Koryntian 1, 24 i Bogiem, Jana 1, 1. Chrystus jest prawdą, którą bezbożni przez swoją nieprawość zagłuszają. On jest przedstawioną w człowieku boskością Słowa Bożego po to, aby człowiek mógł je wypełniać, 5 Mojżeszowa 30, 14, Rzymian 10, od 6 do 8. To, że Chrystus jest w każdym człowieku, wynika z faktu, że żyje, przez nieprawości bezbożnych został jednak przysłonięty i dlatego trudno go zauważyć. Mało tego, u większości ludzi, objawiających nieprzejednany charakter, jedynym dowodem na to, że Chrystus jest także w nich, jest fakt, że żyją i oddychają. Jednakże on nadal w nich pozostaje, czekając cierpliwie, aby się objawić pełen nadziei, że przyjdzie czas, w którym Słowu Bożemu utorowana zostanie wolna droga i wówczas chwalebne i doskonałe życie Chrystusa z Nazaretu zamanifestowane zostanie w śmiertelnym ciele. Będzie to mieć miejsce, w każdym, kto chce, bez względu na to, jak bardzo by nie był grzesznym i upadłym. Tak upodobało się teraz uczynić Panu Bogu, dlatego przestań się temu opierać. Osobista historia Pawła. Od wiersza pierwszego rozdziału, a do połowy drugiego rozdziału, streszczona została osobista historia Pawła, którą podano nam z pewnych szczególnych powodów. W przeżyciach Pawła widzimy prawdę Ewangelii i to, że Bóg niczego od ludzi nie żąda, lecz wszystko im daje. Apostoł ukazuje, że całe jego wcześniejsze życie skierowane było przeciwko wpływowi Ewangelii a przez to, że studiował to, co było w opozycji do niej, dlatego ostro się jej sprzeciwiał. Później, kiedy nie było w pobliżu żadnych chrześcijan, nawrócił się, w następnych latach po nawróceniu również nie miał z nimi żadnego kontaktu. O tym wszystkim poinformował Galacjan, uważając za konieczne wyraźnie zaznaczyć, tak, aby dla wszystkich było to zrozumiałe, iż nie przyniósł im żadnej ludzkiej filozofii. Co do żarliwości prześladowca zboru, tak Paweł powiedział o sobie i jest to zapisane w liście do Filipian 3, 6. Sam otwarcie mówi, jak wielka była ta gorliwość, pisząc, że, szalał okrutnie przeciw Kościołowi, i, niszczył zbór, dzieje apostołów 8, 3. Przed Agrypą powiedział: Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego, co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć. Ja głosowałem za tym, dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę. Prześladowałem ich nawet w innych miastach, dzieje apostołów 26, od 9 do 11. W Jerozolimie, w pewnej przemowie do Żydów, którzy znali jego życie, powiedział: Drogę Pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety, dzieje apostołów 22, 4. Czynił to, Zgodnie z tym, co nam mówi wiersz poprzedni, z pełnej gorliwości dla Boga. Był tak przepełniony ową gorliwością, że nic innego nie czynił jak tylko, zioną nienawiścią, i, chęcią mordu, dzieje apostołów 9, 1. Jest wprost nieprawdopodobne, aby ktoś, uznający się za chwalce prawdziwego Boga, Mógł mieć o nim tak wypaczone wyobrażenie i myśleć, że tego rodzaju służba przynosi Bogu chwałę. Jednakże Saul Starsu, jeden z najbardziej brutalnych i nieprzejednanych prześladowców chrześcijan, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi, już rok później mógł powiedzieć, aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Dzieje apostołów 23,1. Będąc tym który wierzgał przeciwko ościeniowi dzieje apostołów 9 5 uparcie uciszał nasilający się głos sumienia który coraz bardziej go niepokoił widząc cierpliwość prześladowanych chrześcijan i słysząc wydawane przez nich świadectwo o prawdzie gdy umierali Sprzeciwiając się głosowi sumienia, był tak bardzo przesiąknięty faryzejskimi naukami i tradycjami, iż wierzył, że te wyrzuty sumienia muszą pochodzić od złego ducha, dlatego uważał, że należy je uciszyć. W ten sposób, przez pewien czas, niepokojący go duch Boży wywołał u niego wzmożenie prześladowczej gorliwości przeciwko chrześcijanom. Saul, ten samo usprawiedliwiający się faryzeusz, ze wszystkich ludzi w świecie, był najbardziej nieprzychylnie nastawiony do chrześcijan. Jego niewłaściwie ukierunkowana gorliwość była jednakże gorliwością dla Boga, a ten fakt umożliwił mu stanie się dobrym pracownikiem na rzecz chrześcijaństwa. Zdobycze Pawła, zyskiem, Pawła był postęp w żydowskiej religii i w tej materii nie miał sobie równego wśród swoich rodaków. Posiadał wszelkie możliwe przymioty żydowskiego młodzieńca. Był Żydem z Żyda, Filipian 3, 5, a poza tym wolno urodzonym obywatelem rzymskim, dzieje apostołów 22, od 26 do 28. Z natury bystry i inteligentny, cieszył się naukami pobieranymi u Gamaliela, jednego z największych nauczycieli w zakonie, u którego otrzymał najstaranniejsze wykształcenie w zakonie ojczystym, Dzieje Apostołów 22, 3. Według zasad najsurowszego stronnictwa żydowskiej religii, żył jak faryzeusz między faryzeuszami i dlatego jego gorliwość względem tradycji ojców, Przerastała gorliwość wszystkich mu podobnych. Dorósłszy do odpowiedniego wieku, został członkiem Wysokiej Rady Żydów Sanhedrynu, co dawało mu prawo głosu przy osądzaniu chrześcijan na śmierć, dzieje apostołów 26, 10. Do tego dochodzi jeszcze zaufanie, jakim cieszył się u najwyższego kapłana, od którego otrzymał list polecający do wszystkich przywódców synagog w kraju, upoważniający go do ścigania i aresztowania wszystkich, rzekomych, heretyków. Był młodzieńcem rokującym jak najlepsze nadzieje, na którego przywódcy żydowscy patrzyli z dumą i wielką nadzieją. Wierzyli, że wiele mógłby uczynić dla przywrócenia świetności i wielkości dawnej żydowskiej, religii i całego narodu. Patrząc więc ze światowego punktu widzenia, miał wielką przed sobą przyszłość, lecz to, co miało stanowić dla niego zysk, uznał ze względu na Chrystusa za szkodę i za śmiecie Filipian 3, od 7 do 8. Tradycja ojców, a nie religia Chrystusa. Paweł powiedział: Prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Łatwo można zauważyć, że religia żydowska nie była religią Boga i Jezusa Chrystusa, lecz ludzką tradycją. Ludzie popełniają ogromny błąd, uważając judaizm za religię Starego Testamentu. I tak, jak Stary Testament nie naucza wcale judaizmu, tak samo Nowy Testament nie naucza katolicyzmu. Religią Starego Testamentu jest nauka Jezusa Chrystusa. To Jego Duch działał przez proroków, On wpływał na nich, aby głosili tę samą Ewangelię, którą później głosili apostołowie. 1 Piotra 1, od 10 do 12. Paweł będąc członkiem żydowskiej religii, wierzył w Stary Testament, który codziennie czytał i słuchał, nie rozumiał go jednak. Gdyby Go rozumiał, wierzyłby w Chrystusa, gdy tymczasem mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali Go i przez skazanie Go wypełnili słowa proroków, czytane w każdy sabat, dzieje apostołów 13, 27. Tradycje ojców prowadzą do odstępstwa od przykazań bożych Mateusz 15.3. Pan Bóg powiedział do ludu żydowskiego, jako całości Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie, daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi Mateusz 15, 89. W dni sobotnie przywódcy czytali w synagogach Pismo Święte i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jezus powiedział: Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie, mówią bowiem, ale nie czynią. Mateusz 23, od dwóch do trzech. Jezus nie miał nic przeciwko Mojżeszowi i jego pismom. Powiedział do Żydów, gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał, Jana 5, 46. Wszystko zatem, co faryzeusze czytali i nakazywali w oparciu o Pismo Święte, powinno być stosowane, jednakże należy unikać naśladowania ich, ponieważ ich zachowanie nie było zgodne z wolą Bożą. Jezus powiedział o nich, bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć, Mateusz 23, 4. Nie są one przykazaniami Bożymi, gdyż przykazania jego nie są uciążliwe, 1 Jana 5, 3. A ciężary te nie pochodziły od Chrystusa, bo brzemie jego jest lekkie, Mateusz 11, 30. Wiele słyszeliśmy już o żydowskich naukach, posłużyły one do zwiedzenia Galacjan. Wiemy też, że tymi, którzy głosili tę inną Ewangelię, byli Żydzi. Nie wolno nam jednak popełnić błędu, myśląc, że opisani tu nauczyciele żydowscy przedstawiali nowo nawróconym Biblię, lub jakąś jej część, bądź też, że usiłowali nakłonić ich do naśladowania przepisów spisanych przez Mojżesza. O nie! Odprowadzali ich oni od Biblii, zastępując ją naukami i przykazaniami ludzkimi. To właśnie spowodowało oburzenie Pawła. Nauki żydowskie całkowicie różniły się od tej nauki Bożej, która wyłożona została w Zakonie, w Prorokach i w Psalmach. Powołany do głoszenia Ewangelii. Oto słowa, którymi Paweł określa siebie w liście do Rzymian, powołany na apostoła. Wyznaczony do zwiastowania Ewangelii, Rzymian 1,1. 1. Na innym miejscu mówi, upodobało się Bogu, który mnie odłączył z żywota matki mojej i powołał z łaski swojej, Galacjan 1, 15. Faktem potwierdzonym przez Biblię jest to, że Pan Bóg powołał Pawła na apostoła, gdy ten był jeszcze saulem, i jako taki nie przypuszczał nawet, że będzie kiedyś chrześcijaninem. W drodze do Damaszku, gdy pałając jeszcze nienawiścią i chęcią mordowania, w oparciu o autorytet listów polecających, szedł, aby zniszczyć wszystkich chrześcijan, obojętnie, czy byli to mężczyźni, czy kobiety. Saul został wreszcie powstrzymany, nie ręką ludzką, lecz przez wszechpotężną chwałę Bożą. Trzy dni później pan posławszy Ananiasza do Pawła, aby przywrócił mu wzrok, powiedział o nim mąż ten jest moim narzędziem wybranym aby zaniósł imię moje przed pogan i królów dzieje apostołów 9 15 Pan Bóg zatrzymał Pawła w jego prześladowczym pędzie ponieważ wybrał go do apostolskiej służby Widzimy zatem że ten oścień przeciwko któremu wierzgał Paweł oznaczał wysiłek Ducha Świętego pragnącego skierować go do dzieła do którego został powołany kiedy Paweł został powołany na posła Bożego? Osobiście nam to wyjaśnia mówiąc, że gdy był jeszcze w łonie matki, Pan powołał go przez łaskę swoją. On nie jest pierwszym, o którym czytamy, że został powołany przed swoim urodzeniem. Przypomnijcie sobie przypadek Samsona, Sędziów 13, od 2 do 14. Jan chrzciciel został podobnie powołany, a jego charakter i jego dzieło życiowe zostało opisane na kilka miesięcy przed jego narodzinami. Pan powiedział do Jeremiasza: Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. Jeremiasza 1:5. Pogański król Cyrus został o ponad 100 lat przed swoim narodzeniem się powołany do spełnienia swego zadania w dziele Bożym. Izajasz 44, 28, 45, od 1 do czterech. To nie są pojedyncze przypadki, lecz są one podane, aby nam pokazać, że Pan Bóg rządzi światem. Tak, jak w przypadku Tesaloniczan, tak samo ma się sprawa z wszystkimi ludźmi, bo Bóg wybrał Was od początku, aby zbawić Was przez uświęcającą działalność Ducha i przez wiarę w prawdę. 2 Tesaloniczan 2:13. Zatem, każdy niechaj umocni się w swoim powołaniu i wybraniu, bowiem Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tymoteusza 2 Tymoteusza 2:3, gdyż każdemu wyznaczył Jego zadanie. Marek 13:34 ten, który nie omieszkał dawać o sobie świadectwa nawet w stworzonej martwej przyrodzie. Dzieje Apostołów 14, 17, Rzymian 1, 20, pragnie człowiekowi tej koronie stworzenia udzielić o sobie takiego świadectwa, jakie tylko może być podane ludzkiej inteligencji. Wszyscy ludzie są wybrani, aby byli świadkami Bogu i każdemu jest przydzielone odpowiednie zadanie. Przez całe życie ludzkie Duch Święty mocuje się z każdym człowiekiem, aby dał się przez niego nakłonić do poświęcenia się pracy, do której powołał go Pan Bóg. Jedynie dzień sądny objawi, jakie wspaniałe okazje odrzucił buntujący się człowiek. Saul, ten zaciekły prześladowca, stał się najpotężniejszym apostołem. Kto może wyobrazić sobie, jak wiele dobrego można by uczynić przez tych ludzi, Którzy swoją wielką moc nad bliźnimi używają tylko do złego, gdyby poddali się wpływowi ducha świętego? Nie każdy człowiek może być Pawłem. Jednak przed każdym człowiekiem, który jest powołany i wybrany przez Boga, aby być jego świadkiem stosownie do zdolności, w którego Bóg wyposażył, stoją pewne zadania. Jeżeli owe zadania zostaną przyjęte i zrozumiane, nadadzą życiu nowy sens. Wiedza o tej prawdzie nie tylko ukierunkuje nasze życie, nie tylko spowoduje, że osobiście lepiej pojmiemy wolę Bożą, a przez to lepiej podporządkujemy się Bogu, aby mógł nas użyć do wypełnienia zadania, do którego nas przeznaczył, lecz ona spowoduje, że będziemy szanowali bliźnich i nie gardzili nawet tym najmniejszym. Co za wspaniała, radosna, a przy tym jakże wzniosła idea, która pociąga ludzi do chętnego spełniania dzieła nałożonego na nich przez Boga. Oni wszyscy są sługami Boga Najwyższego, przeznaczonymi do specjalnej służby. Jest to wspaniały przywilej i chwalebna odpowiedzialność. Jakże mało jest tych, którzy wypełniają zadania, a których Pan Bóg od nich oczekuje. Powinniśmy być nader ostrożni, aby nie przeszkadzać w najmniejszym stopniu osobie, której z nieba zostało dane do wykonania wyznaczone zadanie. Inną rzeczą, o której stale powinniśmy pamiętać jest to, że Pan Bóg daje każdemu człowiekowi swoje zadanie do wypełniania. Każdy człowiek ma odbierać swoje polecenia od Boga, a nie od człowieka. Dlatego powinniśmy wystrzegać się narzucania ludziom ich obowiązków. Pan Bóg potrafi im to przekazać w tak jasny sposób, jak nam to przekazał a jeżeli nie chcą jego usłuchać, na pewno nie usłuchają nas, mimo że będziemy im wskazywali właściwą drogę. Nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem, Jeremiasz 10, 23, tym bardziej nam, trudno kierować krokami innego człowieka. Nie radzić się ciała ani krwi, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Ta wypowiedź jest dana po to, aby pokazać, że apostoł nie otrzymał tej ewangelii od jakiejkolwiek istoty ludzkiej. Widział Chrystusa, przyjął go, poszedł do Arabii, a potem powrócił do Damaszku i dopiero trzy lata po nawróceniu poszedł do Jerozolimy, gdzie przebywał przez dwa tygodnie, spotkawszy tam tylko dwóch z apostołów. Należy zaznaczyć, że tamtejsi bracia mieli strach przed nim i nie chcieli uwierzyć, że stał się uczniem. Z tego wynika, że Paweł nie otrzymał Ewangelii od jakiegokolwiek człowieka. Wiele można nauczyć się z wypowiedzi Pawła, nie radziłem się ciała ani krwi. Możemy być pewni, że Paweł zawsze opierał się na słowach swego pana, jednak jego sytuacja nie była zwykłą. Na przykład, jeżeli jakiś człowiek czyta Biblię, to nieraz na temat przeczytanego tekstu zasięga u kogoś opinii, zanim w to uwierzy. Jeżeli żaden z jego przyjaciół nie wierzy w to, wówczas boi się to przyjąć. Jeżeli jego pastor, czy jakieś inne wyjaśnienie sprzeciwia się temu tekstowi, wtedy odrzuca się owe słowo, ciało i krew zwyciężyło nad duchem i słowem. Można też powiedzieć, że przykazania są tak jasne, że nie ma sensownego usprawiedliwienia na pytanie się, co one oznaczają, lecz zaraz potem pojawia się następne pytanie, czy mogę je zachować? Czy przy tym nie poniosę zbyt wielkich ofiar? Najbardziej niebezpiecznym ciałem i krwią, którego ktoś może się radzić, jest jego własne. Nie wystarcza uniezależnić się od postronnych osób. W sprawach prawdy najbardziej konieczną rzeczą jest być niezależnym od własnego ja. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Przypowieści 3, 5 Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Przypowieści 28, 26 Fałszywy Bóg jest jedynym, który ośmiela się zajmować to stanowisko w Radzie, które prawnie i wyłącznie należy się Boga Stwórcy. Człowiek, który sam dla siebie jest doradcą, czyni siebie Bogiem i jest dokładnie tak samo złym człowiekiem, jak ten, który innym dyktuje, co mają robić. Taki człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że łatwiej może zostać sprowadzony na manowce, gdy radzi się siebie, niż gdyby słuchał innego, Boga. Jeżeli ktoś w ogóle naśladuje tych bogów, będzie coraz bardziej zgadzał się z Bogiem Babilońskim, gdyż będzie miał większe doświadczenie w byciu Bogiem niż ktokolwiek inny. Jednak nikt nie musi takim być, gdyż mamy mocne Słowo Boże. Jeżeli Pan Bóg do nas przemawia, należy od razu posłuchać, a nie radzić się kogokolwiek, a już najmniej własnego serca. Imię Pana brzmi: doradca. I on jest cudownym doradcą. Izajasz 9, 6, słuchaj go. On jest naszym doradcą po wszystkie czasy, ani przez chwilę zwróć uwagę na to słowo. Paweł nie wdaje się w pertraktację, nie traci czasu. Uważał, iż prześladując zbór, służy Bogu i w tym momencie, kiedy poznał swój błąd, nawrócił się. Kiedy tylko zobaczył Jezusa z Nazaretu, uznał go natychmiast za swojego pana i od razu wykrzyknął: Panie, co chcesz, abym czynił? On był gotów podjąć się pracy we właściwy sposób i to natychmiast. To jest przykład godny uwagi. Oby każdy z nas chciał powiedzieć: spieszę, a nie opóźniam się wypełniać przykazania Twoje. Psalm 119, 60. Biegnę drogą przykazań Twoich, bo dodajesz otuchy sercu mojemu. Psalm 119, 32. Głoszenie Poganom Paweł mówi nam, że został Mu objawiony Chrystus, aby Go głosił między Poganami. W 1 Koryntian 12, 2 czytamy, wiecie, iż, gdyście byli Poganami, do niemych bałwanów szliście, jak Was prowadzono. Ten tekst mówi nam, że poganie są bałwochwalcami. Pamiętajmy, że Koryntianie byli poganami i przestali nimi być, kiedy stali się chrześcijanami. W liście do Efezjan 2, 1112 12 czytamy: Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeżki dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Niewątpliwie być poganinem oznacza bycie w stanie nie do pozazdroszczenia. Do nas jest powiedziane, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy Pogan wybrać lud dla imienia swego dzieje apostołów 15-14 Jakub odwołuje się do wierzących w Antiochii, a także do tych, którzy nawrócili się z pogan ku Bogu. Lud Boży jest wybrany z pogan, a kiedy już zostali wybrani, przestali być poganami. Abraham, ojciec Izraela, został wybrany z pogan, Jozue 24, 2, i w ten sposób cały Izrael został wybrany z pogan. To nam mówi, że cały Izrael będzie zbawiony, kiedy wejdą do niego w pełnej liczbie poganie. Rzymian 11, od 25 do 26. W psalmie 2, od 1 do 3 czytamy, przed że się poganie buntują, a narody przemyślają próżne rzeczy. Schodzą się królowie ziemscy, książęta radzą z połem przeciwko Panu i przeciw pomazańcowi, to znaczy przeciwko Chrystusowi, gdyż Chrystus oznacza pomazaniec, Jego mówiąc, potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich. Często widzimy, jak się to wypełnia przez ludzi, którzy triumfująco pytają, pokaż mi pozycję pisma świętego, gdzie poganom zaleca się zachowywanie dziesięciu przykazań. W ten sposób dają wyraz temu, że są poganami i sądzą, że przez to usuną od siebie zakon Boży. Nie ma bardziej godnego pożałowania stanu, w który siebie wstawiają. Prawdą jest, że poganom jako takim nie polecono zachowywać zakonu, gdyż dla nich jest to rzeczą niemożliwą, lecz skoro tylko przyjmą Chrystusa i zakon ducha żywota w nim, przestają być poganami. To, jak bardzo Pan Bóg troszczy się o to, aby uratować ludzi od ich pogańskiego stanu, widać z tego, że posłał apostoła Pawła, nie ma tu mowy o Chrystusie, aby przyprowadzić ich do niego. Prorok Pogan. W związku z tym warto zwrócić uwagę, że Pan Bóg już od trzech tysięcy lat usiłuje nawrócić Pogan, jak to zresztą ma miejsce i dzisiaj. Już przed pierwszym przyjściem Chrystusa, a także później, była im głoszona Ewangelia. Paweł nie był pierwszym, który głosił Poganom Chrystusa, mimo że był specjalnie do nich posłany. On został nazwany apostołem Pogan, a jednak zawsze w pierwszym rzędzie szedł do Żydów, aby im głosić Chrystusa tak długo, jak długo chcieli go słuchać. Podobnie rzecz się miała przed Chrystusem. Za pomocą wielu sług Pan Bóg objawiał się narodom. Także Jeremiasz był szczególnie wybrany na proroka dla Pogan. W Jeremiaszu 1, 5 czytamy: Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. Hebrajskie słowo, które tu zostało przetłumaczone na narodów, w innych przypadkach tłumaczy się jako pogan. Na przykład, Przed, że się poganie buntują, Psalm 2, 1. Tak samo Wioela 3, od 9 do 11. W tekście źródłowym jest użyte to samo słowo, które raz jest przetłumaczone jako „narody, a drugi raz jako „poganie. Słowo użyte w tych tekstach jest takie same, jak w Jeremiasz 1,5. Przez to Pan Bóg powiedział do Jeremiasza: „Wybrałem Cię, poświęciłem Cię, na proroka pogan przeznaczyłem Cię. Nie pozwól nikomu mówić, że Pan Bóg w jakimkolwiek czasie ograniczył swoją prawdę wobec jakiegokolwiek narodu, czy to dla Żydów, czy to dla Pogan. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Rzymian 10, 12. Ewangelizowanie nowo nawróconych. Gdy tylko Paweł się nawrócił, już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że on jest synem Bożym, dzieje apostołów 9, 20. Czyż to nie cudowna sprawa, że od razu był zdolny wygłaszać tak potężne kazania? Wiecie, że tak faktycznie było. To, że człowiek może od razu z mocą i prawdziwie głosić Chrystusa, jest równie cudowną rzeczą, jak to, że Chrystus objawił się w ciele. Jednak niech nikt nie myśli, że Paweł swoją wiedzę otrzymał natychmiast, bez studiowania Słowa Bożego. Przypomnij sobie, że on przez całe swoje życie był pilnym uczniem Słowa Bożego. Dla rabina było rzeczą nie do pomyślenia, żeby nie znał na pamięć większej części lub nawet całości pisma hebrajskiego. Możemy być pewni, że Paweł, który miał większe osiągnięcia w tym zagadnieniu, aniżeli ktokolwiek inny w jego wieku, był z Biblią zapoznany tak, jak zdolny uczeń szkoły podstawowej z tabliczką mnożenia. Jednak jego zrozumienie było zaciemnione przez tradycje ojców, które w tym samym czasie były mu wpajane. Ślepota, którą został porażony na drodze do Damaszku, nie była niczym innym, jak obrazem ślepoty jego zrozumienia, a spadnięcie łusek z jego oczu, gdy Ananiasz z nim mówił, pokazuje oświecenie Słowem Bożym i rozpędzenie ciemności spowodowanej tradycją. Przypadek Pawła różnił się bardzo od tych nowo nawróconych, którzy nigdy nie czytali lub nie studiowali Biblii. Oni mogą wiele powiedzieć na temat, co Chrystus dla nich uczynił i przy tym mogą uczynić wiele dobrych rzeczy. Jednak potrzebują długich studiów pisma świętego, które uzdolnią ich do ukazania ludziom doskonałej drogi życia i prowadzenia ich drogą sprawiedliwości. Paweł w Arabii. Wielu uważa, że Paweł, będąc w Arabii, otrzymał wspaniałe widzenia i tam był zachwycony aż do trzeciego nieba, gdzie słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Tak mogło być. Jednak nie można przyjąć, że jego widzenia o rzeczach niebieskich należy ograniczyć tylko do tego czasu. Przez całe życie był on w ścisłej łączności z niebem i możemy być pewni, że owe widzenia rzeczy niebiańskich nigdy nie zniknęły z jego pola widzenia. Możemy być także pewni, że jego życiowym zadaniem było głoszenie Ewangelii i z tego faktu wyciągamy wniosek, że całe miesiące pobytu w Arabii nie były spędzone jedynie nad studium pisma i kontemplacji. Będąc w przeszłości zaciekłym prześladowcą, gdy otrzymał tak obfity dar łaski Bożej, uważał za stracony każdy czas, w którym nie objawiał innym ludziom Ewangelii, nawet powiedział: A biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował. Skoro tylko się nawrócił, od razu głosił ją w synagodze w Damaszku i to przed pójściem do Arabii. Na podstawie tego można wnioskować, że ewangelię głosił także Arabom. Tam mógł ją głosić bez oporu, na który stale natrafiał wśród Żydów, a jego uduchowiona praca od razu była przyjmowana w tym nowym świecie. Kazania prześladowcy. Naprawdę wspaniała to rzecz słyszeć, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał. Galacjan 1.23. Obserwując przypadek Saula Starsu, nigdy nie patrzmy na przeciwnika Ewangelii jako na niepoprawnego złoczyńcę. Ci, którzy wywołują sprzeciw, powinni być pouczani z wielką cierpliwością, gdyż kto wie, kiedy Pan Bóg da im sposobność nawrócenia się przez uznanie prawdy? Co się tyczy Pawła, może ktoś powiedzieć, że otrzymał on tak jasne światło, jak mało kto. Miał wiele okazji do nawrócenia się, otrzymał nie tylko natchnione świadectwo Szczepana, ale słyszał także wyznania wielu umierających męczenników. Był zatwardziałym nikczemnikiem, od którego daremnie można było oczekiwać czegoś dobrego. Jednak ten sam Paweł stał się największym kaznodzieją Ewangelii, mimo że był najzacieklejszym prześladowcą. Jeżeli spotkasz takiego zaciekłego przeciwnika prawdy, nie sprzeczaj się z nim i nie oskarżaj go. Pozostaw mu jego zaciętość i bojowość, a w tym czasie trzymaj się Słowa Bożego i modlitwy. Nie potrwa długo, a Pan Bóg, który jest przez niego lżony, będzie przez niego uwielbiany. Uwielbij Boga. I tak z mego powodu uwielbili Boga, Galacjan 1.24. Jakże różni się przypadek Pawła od tych, do których powiedziano, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu Rzymian 2.24. Każdy, kto uznaje siebie za naśladowcę Boga, Powinien być narzędziem służącym ku chwaleniu imienia Bożego, niestety w wielu wypadkach jest odwrotnie. Alżenie imienia Bożego przez nas zalicza nas do otwartych bluźnierców. Wobec tego, jak możemy uwielbić Jego imię? Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Mateusz 5,16. Podsumowanie. Spróbujmy dokonać podsumowania całości tego rozdziału. Pozdrowienia, które są zawarte w pierwszych pięciu wierszach, mówią nam o imieniu, powołaniu i autorytecie pisarza. Przy okazji omawiają fakt boskości Chrystusa. Jest też tam wypowiedziane błogosławieństwo Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, jego syna. Chrystus oddał się za nasze grzechy, on je odkupił aby nas w ten sposób wyrwać z teraźniejszego świata i złości jego. Ten zły świat składa się z naszych grzechów. Nasze grzechy należą do Chrystusa, a nie do nas i w ten sposób przez moc Jego śmierci i Jego zmartwychwstania, przez którą oddał się za nasze grzechy, możemy być od nich zachowani. Wolą Bożą jest, aby nas zbawić i w ten sposób problem przyjęcia nas przez Boga nie ulega żadnej wątpliwości. Bogu należy się cześć i chwała, gdyż jego jest królestwo i moc. Następne dwa wiersze ukazują nam stan zboru galackiego w czasie, w którym był pisany ten list. Z nich to wynika, powód, dla którego został on napisany. Galacjanie odłączyli się od Boga, gdyż zostali wprowadzeni w błąd przez niektórych, Którzy sfałszowali Ewangelię Chrystusa i taką głosili w miejsce jedynej Ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego. Dziw tych rzeczy jest taki sam, jaki jest wyrażony w księdze Jeremiasz 2, od 12 do 13. Przeraście się niebiosa nad tym, zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo. Mówi Pan. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło, mnie, źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Potem, w następnych dwóch wierszach jest podane przekleństwo, które spotka tych, którzy odważą się głosić inną ewangelię od tej, którą on głosi, bez względu na to, czy będzie to apostoł, czy anioł z nieba. To nam uświadamia powagę sytuacji. Bracia z Galacji wstawili siebie pod przekleństwo za pośrednictwem przeklętych nauczycieli, którzy głosili im fałszywą Ewangelię. W powiązaniu z tym apostoł Paweł pokazuje w wierszach 10 i 12, że jest sługą Chrystusa, gdyż czyni wszystko, aby przypodobać się tylko Bogu, a nie ludziom. Ci nauczyciele, którzy usiłują dusze ludzkie sprowadzić na manowce, będą głosić uspokajające rzeczy, rzeczy będące w harmonii z ludzką naturą, aby przyciągnąć do siebie uczniów. Paweł głosił tylko prawdę Bożą, której nie otrzymał za pośrednictwem żadnego człowieka, lecz bezpośrednio z nieba. Na samym końcu mamy małe sprawozdanie o osobistych doświadczeniach, które rozciągają się aż do połowy drugiego rozdziału. Paweł mówi tam o swoim życiu przed nawróceniem, kiedy prześladował zbór. Przy tym zaznacza, że jego nawrócenie to objawienie się Chrystusa w nim samym. Mówi nam, dlaczego został powołany i jak bezzwłocznie poddał się temu wezwaniu. Na końcu stwierdza, że nie miał żadnej możliwości wcześniejszego otrzymania tej Ewangelii od apostołów i braci, którzy przed nim uwierzyli, chociaż z radością życzyłby tego sobie, gdyż po nawróceniu przez wiele lat nie miał z nimi żadnego kontaktu. Głębsze znaczenie tego tematu pojmiemy przy dalszym studiowaniu niniejszego listu. Ciąg dalszy nastąpi.